Festiwal Wisły 2020 i Aleja Muzeów. Generalnie muzea kojarzymy z czymś starym, z czymś dawnym, kojarzymy z dziedzictwem, gdzie eksponat czasami ma po kilkaset lat. A w tej chwili jesteśmy na stanowisku Muzeum, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Z panią Jadwigą Klim rozmawiamy o niezwykłym stoisku. Połączyliśmy współczesność, wręcz XXI wiek z historią. Jak w waszym wydaniu to wygląda? Wygląda różnie. Czasami tak, jak sobie dokładnie kojarzymy muzeum, czyli z czymś starym, z zabytkiem, bo taka jest istota działania muzeów. My mamy chronić zabytki nie tylko dla nas, ale także dla przyszłych pokoleń. Ale wiemy o tym, że nie każdy do nas przyjedzie, dlatego staramy się wychodzić naprzeciw naszym gościom, osobom, które mogą być zainteresowane dziedzictwem morskim, dziedzictwem rzecznym. I temu służy między innymi wykorzystanie nowoczesnych technologii, bo to nie są same gadżety, które mają przyciągnąć uwagę gości, tylko one mają czemuś służyć. Dlatego na naszym stoisku prezentujemy między innymi wydruki, drukarkę 3D i wydruki 3D. Na wydrukach widzimy stanowiska wrakowe. Zgadłby pan, że to jest wrak statku z ładunkiem? Droga pani, ja jako pirat takie rzeczy to na co dzień widuję, ale goście festiwalowi... Pan powoduje. Nieraz się zdarzyło, że się coś tam zatopiło. Goście natomiast festiwalowi na pewno z zaciekawieniem przyglądają się tej stercie monet i tutaj różnym innym fragmentom. Kamieni z żarem. Więc jak gdyby też naszym gościom nie kojarzy się, że tak wygląda statek, który nasi koledzy archeolodzy podwodni znajdują na dnie, kiedy eksplorują dno Bałtyku. Dlatego też między innymi chociażby czy Jufersy, czy chociażby Galar, model dawnego statku, łodzi rzecznej, która od XVI do XVIII, XIX, XX wieku jeszcze po Wiśle pływała, która w tej chwili jest odtwarzana przez naszych kolegów wiślanych szkutników. Większy model Galara prezentujemy w gablocie na ekspozycji stałej w Muzeum Morskim w Gdańsku, a tutaj dla Państwa przywieźliśmy wydruk 3D. W tej chwili trwa wydruk okrętu, modelu okrętu oczywiście, kutra uzbrojonego Q-30, który w 1939 roku, służąc w oddziale wydzielonym flotylli rzecznej marynarki wojennej, bronił między innymi przed nalotami niemieckimi tutaj mostów w Toruniu. Dokładnie, drodzy Państwo, historia łączy się nam tutaj z nowoczesnością w piękny sposób. Model Galara, który tutaj oglądamy po wydrukowaniu go na drukarce 3D, prezentuje się w ten sposób. Natomiast na rzece dzisiaj w Toruniu także będzie można zobaczyć galary w skali prawie 1:1. Szanowni Państwo, Festiwal Wisły i Aleja Muzeów, a na alei stanowisko Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i pani Jadwiga Klim ze współpracownikami zabiorą Was na wycieczkę w te arkana archeologii, chociażby tej morskiej. Zapraszamy!